Kilka dni temu informowaliśmy, że bardzo wyczekiwany remont Suwalskiego dworca PKP nie ma konkretnego horyzontu czasowego, tylko ten bardzo nieostry finansowy. Do naszej redakcji po informacji od posła Zielińskiego trafiła odpowiedź resortu infrastruktury, jaką otrzymał po swej interpelacji drugi z Suwalskich parlamentarzystów, Jacek Niedźwiecki. A pytał m.in., jakie środki finansowe zostały przeznaczone na inwestycje i czy są one zabezpieczone w budżecie na rok 2024. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że PKPSA dysponuje aktualnym kosztorysem inwestorskim, na podstawie którego zabezpieczono środki finansowe w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania przetargowego. Ile sam remont będzie kosztował, wciąż nie wiadomo. Póki co na realizację procesów poprzedzających roboty wydatkowano ponad 300 tysięcy złotych, a w budżecie na rok 2024 nie zaplanowano na to zadanie ani złotówki. Poseł pytał też o przyczyny opóźnień, bo przecież o remoncie słyszymy od lat. Wśród powodów podano m.in. wydłużony etap opracowywania dokumentacji projektowej. Za główny czynnik uznano konieczność rozwiązania umowy z głównym projektantem, czego przyczyną była nierzetelna realizacja umowy na zlecone prace. Wyłoniono wprawdzie nowego projektanta, ale projektowanie trzeba było zacząć od początku.